zdolnością tego, czego można żałować, no to wygrania, ale może uśmiechnie się szczęście do nas w końcowych sekundach. Ryszard Czerwiec na pole karne, Polacy 1-0, no i jakbym przepowiedział. Proszę, a więc jednak sprawiedliwości staje się zadość, zasłużyliśmy na tę bramkę, no i gratuluję Tomkowi Kłosowi, który potrafi wykorzystać moment taki jak ten i kiedy sędzia odgwizduje 90. minutę, polska reprezentacja po tym zagraniu i pięknym wyjściu w górę tutaj Kłosa. Mirosław Szymkowiak, prowadzimy 1-0. Wszystko się dobrze układa, ale musimy szukać kolejnych bramek. Naprawdę większa zaliczka, wyższa zaliczka to jest to, na co czekamy. Szymkowiak, ostrobita piłka, Kłos i gol! Gol! Jest 2-0! I dwa razy Szymkowiak raz strzelił, a teraz podał na głowę Kłosa i mamy 2-0. Kibice skąd to patrzą na to, co się dzieje. Kibice z Łotwy z niedowierzaniem, ale nasi wykorzystali moment, kiedy to piłkarze Łotwy po prostu nie potrafili opanować się po tym rzucie wolnym Szymkowiaka i już jest 2-0. Spokojnie do tego czempionatu w Portugalii. Jaka szkoda, że naszych tam nie ma, ale cóż, za to prowadzimy w meczu towarzyskim z finalistą Mistrzostw Europy. 2-0! Kapitalna bramka kolejna naszej reprezentacji. Jacek Bąk gratuluje Tomaszowi Kłosowi. Wspaniale, tak jak w meczu z Łotwą, tak i tutaj znalazł się w polu karnym. Wspaniale uderzył i w 17 minucie wicemistrzowie Europy przegrywają na Legii 0-2. Rzut wolny dla naszych reprezentantów i Kłos. Świetnie by się do tej piłki Toldo bronił tego rogu. Żurawski. Pięknie w kierunku Nowackiego. Nowacki blisko pole karne. Teraz jest Jeleń. Kłos i mamy 5-0. Brawo Tomasz Kłos, brawo kapitan. Dobra akcja biało-czerwonych. Bardzo dobre wyjście Kłosa własnego pola karnego. No w takim meczu, kiedy się prowadzi 4-0, kapitan grający na stoperze może pokusić się o najróżniejsze marzenia. Choćby po to, żeby pobiec pod bramkę rywali, no i zakończył to celnym strzałem. 5-0 prowadzimy z Wyspami Owczymi. Karny, Kłos! 2-0! Tomek Kłos po raz piąty w reprezentacji, uderzając głową. Teraz już nie będzie wątpliwości. Brawo, biało-czerwoni, duże brawa. Świetne dośrodkowanie Mirka Szymkowiaka, wejście w tempo. Azerowie zupełnie rozbici. Świetne uderzenie również głową. 2-0. Myślę, że tutaj nie powinno być już problemu z tym, aby kontrolować tę grę jeszcze w większym stopniu, niż to miało miejsce do momentu właśnie strzelenia tej bramki. Tomasz Kłos, jego pierwszy gol w tych eliminacjach. Kolejny rzut rożny dla Polaków. Fatalny stan boiska. Przyszła ulewa, okazja i mamy bramkę! 1-0, Kłos! Tomek Kłos! Pierwszy rzut rożny niezbyt ciekawie wykonany przez Krzynówka. Poprawka druga była zdecydowanie lepsza. Doskonałe dośrodkowanie. Popatrzymy na to za chwilę. No, Kłos jest specjalistą od strzelania bramek właśnie w takich sytuacjach. To jego szósty gol w narodowej reprezentacji. Ale bardzo ładnie złożył się do tego uderzenia. Pięknie w górę. Skontrował tą piłkę do ziemi. Nie miał szans żadnych bramkarz ekwadorski. W trzeciej minucie prowadzimy po bramce Kłosa 1-0. No początek wymarzony. Oto rezerwowi naszej ekipy, tylko czterech graczy do zmiany. Kolejna szansa, Frankowski i broni tutaj w ostatniej chwili Lanza. Bardzo ładna akcja, bardzo